Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj horoskop dla znaków Ziemi, byka, panny, koziorożca od 15 do 21 maja. Zaczynamy od kart tarota i tutaj moi drodzy cygańskich. Także zaczynamy najpierw od tarota dla byka. Przypomnę 15-21 maja. Myślę, że widać. Tutaj dla was, moi drodzy, ważna rozmowa, komunikacja, może podpisywanie dokumentu. Jest ważny dzień na pewno. We wtorek księżyc, sytuacje z przeszłości powracają, możliwe, że coś się wyjaśni. Bardzo dobry moment na wyjaśnienia, ale też uważajcie, na pewno coś się wyjaśni przy tej arcykapłance, jestem pewna. Uważajcie na swoje emocje we wtorek, bo są takie mieszane, tak? Od pozytywnych do negatywnych. Kochani, w środę arcykapłanka, sytuacja się wyjaśnia. Moi drodzy, jest wyjaśnienie, jest rozmowa z kobietą. Telefon mój dzwoni, może słychać, przepraszam. Na pewno jest ważna informacja dla was w środę. W czwartek Azbuław, też jest wyjaśnienie. Te trzy dni na pewno przyniosą, wtorek, środa, czwartek, nowe wiadomości, które was, moi drodzy, mogą zdziwić. Może to być nowa droga, nowe jakieś zaproszenie. Też możecie otrzymać prezent. Także tutaj, moi drodzy, przeszłość wyjaśni się. W piątek dopiero jest tutaj zniecierpliwienie, ale też trochę jest takiego, moi drodzy, bólu. Uważamy, żeby ktoś nas nie zranił, nie dokuczył nam słowem. Tak to wygląda. Ale sobota już też jest koniec czegoś i nowy początek przy paziu monet. Możliwe, że wybierzecie się na zakupy, coś będziecie robić od początku. No dobrze, i niedziela też jest spędzona z kobietą, która jest silna, empatyczna, pomocna. Także bardzo dobry tydzień, moi drodzy, ogólnie dużo wyjaśni się. Z przyszłości uważajcie na wirusy, bakterie, układ oddechowy, moi drodzy, nerwobóle. Tutaj też na to trzeba zwrócić uwagę. Gardło, jakieś wirusy, które są krążące koło was. Tutaj jest pokazana miłość w tym tygodniu. Wizyta kobiety, mężczyzny miłość, ale wizyta kobiety również. I oczywiście dużo, dużo empatii, miłości koło was, zrozumienia, harmonii. Nie macie się czym martwić. A pozytywne karty, co wam tutaj oferują? Zaproś na herbatę swoje lęki. Obawy nie są faktami, często to są po prostu przerażające myśli lub uczucia. Zamiast osądzać swoje lęki, zaproś je na herbatę. Zaproponuj im ciasteczko i porozmawiaj. Posłuchaj tego, co mają do powiedzenia. Kiedy będziemy wystarczająco odważni, aby stanąć oko w oko z tym, co nas przeraża, otrzymamy potężną mądrość. Bardzo mądre słowa. Dobrze, ja wam dziękuję, kochani, i teraz przechodzimy do panny. Od 15 do 21 maja. Dobrze, zobaczmy. 15-21 maj. Co u panny? Różnie w tym tygodniu. Macie dwie piątki. No dobrze. Poniedziałek, równowaga. Wychodzicie z takiej naprawdę spokojnej energii. I oczywiście tutaj jest pogodzenie się z losem, z jakimiś sytuacjami, pogodzenie się z osobami. Dla siebie coś robicie. Bardzo dobry czas.
We wtorek jest przeciążenie. Przeciążenie, niechęć do pracy, spowolnione działanie, ale nie zwalczajcie ze swojej ścieżki. W środę podróż, gdzieś się wybierzecie, oczywiście w poszukiwaniu niektórzy miejsca zamieszkania, niektórzy pracy, a niektórzy będą szukać, moi drodzy, zakupów, jakiegoś szczęścia. W czwartek jest zmienna energia, bo tutaj są konflikty, mogą być konflikty z przeszłością, uważamy na to wszystko. Możecie się przeprowadzać środa, czwartek, ale mówimy o czwartku, także zaangażowanych parę osób w Wasze życie. W piątek rycerz buław, też gdzieś wyruszacie, może sprawy zawodowe Was tutaj zdominują, dużo wiadomości, ale już do przodu i dobrze. Moi drodzy, nie będzie tak źle, bo w sobotę jest oczywiście dziewiątka kielichów, radość, celebrowanie, deklaracje, jedzenie bardzo dobre, przyjaciele. Ale moi drodzy, ta druga piątka mieczy pojawiła się w niedzielę i znów wnosi zamieszanie. Zazdrość, niskie energie, poczucie marnowania się, poczucie dyskomfortu z powodu konfliktu. Także uważamy na niedzielę i na czwartek. Zdrowotnie, stawy kości, głowa, ogólnie sprawy związane z dietą. Może czas zmienić dietę. Przeciążające, moi drodzy, tak jak powiedziałam, sprawy ze stawami, z kośćmi. Tu oczywiście, kochani, dbamy o siebie. Jest w kartach cygańskich pokazany złodziej. Uwaga na pomyłki, na osoby fałszywe, bo może być z tego powodu zasmucenie, może być z tego powodu tutaj, moi drodzy, wasza jakaś refleksja nad miłością. Także może być ktoś nieszczery w miłości, kto będzie przyczyną smutku. Ale kochani, nie martwcie się, dacie radę na pewno, jesteście silni. Karty pozytywnego myślenia dla Was w tym tygodniu, kochani, to pamiętajcie o tym, że nadciąga dla Was coś większego. Pozwól rozwinąć się swojej wizji, bądź otwarty na formę, jaką przybiera. Możesz odkryć, że Twoje marzenia były zbyt małe lub że coś, co wydawało się być przeszkodą, w rzeczywistości wskazuje Ci lepszy kierunek. Wszechświat zawsze Cię osłania i wspiera. Pamiętaj o tym, nadciąga dla Ciebie coś większego. Dziękuję za uwagę i teraz, kochani, przechodzimy do koziorożca. Co tutaj u koziorożca? Na pewno, kochani, tutaj jest termin 15-21 maj. I idziemy dalej. Zobaczmy, co dla Was, jaki ważny tydzień. Dosyć pozytywnie to wygląda. Także nie ma niepokoju. Poniedziałek troszkę blokady, nauki, wycofania. Ale to będzie wszystko związane z Waszą pracą zawodową, prawdopodobnie, bo we wtorek tej pracy jest bardzo, bardzo dużo. Czegoś możecie się też douczać, czy poniedziałek, czy we wtorek. Sprawy zawodowe zdominują Wasz początek tygodnia. I przechodzimy do środy. W środę świętowanie, możliwe zaproszenie gdzieś do restauracji albo w domu organizujecie bardzo dobre tutaj jakieś przyjęcie. Środa jest radość, są deklaracje, jest celebrowanie życia, jest szczęście, na które zasłużyliście. W piątek też jest tutaj, moi drodzy, ważny dzień. Czy urzędowo, czy zawodowo będziecie załatwiać ważne sprawy. Jesteście otoczeni dużą ilością osób,
Możecie też robić zakupy w tłocznym miejscu. Także tu, moi drodzy, jest zadowolenie, ale dużo takiego tłoku koło Was. W piątek król kielichów powraca, ktoś z przeszłości, jest radość, pomoc, ktoś empatyczny, bardzo mądry i działa dla Was korzystnie, na pewno. W sobotę jest moc, witalność, możecie działać dla osób trzecich, z dziećmi, ze zwierzętami. Macie dużą energię, piękne wibracje. Już w niedzielę to jest cud, miód, ponieważ są tutaj, kochani, energie miłości, szczęścia, radości, uczuć wielkich. Możecie nawet się zakochać w tym tygodniu. Samotne koziorożce, które szukają miłości. Do wody miłość. Pięknie. Zdrowotnie uważamy na uszy, alergie, stany przeziębieniowe. Może czas zrobić badania. Mogą być trochę problemy z odpornością u niektórych. Na dietę też uważamy. Proszę bardzo. Bardzo duże powodzenie. Finansowe szczęście, miłość. I oczywiście, kochani, jak jest duża miłość, mogą być uczucia takie zazdrości. Ktoś może Wam zazdrościć Waszego uczucia. I karty pozytywnego myślenia na ten tydzień dla Was, kochani. Zaufaj swojej intuicji. Piękna karta. Czas przestać szukać ratu u innych, a zamiast tego pora zajrzeć w głąb z siebie. Wiesz, co jest najlepsze dla Twojego ciała, umysłu i ducha. Usiądź i pomedytuj, albo wybierz się na spacer po lesie. Zadaj sobie pytanie, czego potrzebujesz i wysłuchaj odpowiedzi. Dostrój się do swojego wewnętrznego przewodnictwa. Kiedy zadziała instynkt, uszanuj go. Masz odpowiedź i możesz sobie zaufać. Wszystko, czego potrzebujesz, jest już w Tobie. Także kochani, zaufajcie swojej intuicji w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.